Cześć, nazywam się Marysia Masternak i bardzo lubię muzea. I mam wielkie szczęście, bo pracuję w jednym z nich, w Muzeum Fotografii w Krakowie. Kiedy byłam mała, bardzo lubiłam kolekcjonować różne przedmioty. Na przykład kamyki, które znajdowałam na podwórku i wkładałam je w specjalne pudełka, albo figurki zwierzątek, które układałam na półkach, albo karty telefoniczne, które przechowywałam w klaserach, to znaczy takich specjalnych albumach. Bardzo ich pilnowałam, segregowałam, porządkowałam i urządzałam wystawy, na które zapraszałam moją rodzinę, moich przyjaciół. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to, co robię, jest bardzo bliskie temu, co w muzeach robią muzealnicy. Pewnie się domyślacie, że na początku tworzenia każdej kolekcji stoi jakaś osoba albo osoby, które są zainteresowane jakimś tematem, które zbierają przedmioty związane z tym tematem, segregują je, przechowują, gromadzą też historie o tych przedmiotach. Tak samo dzieje się właśnie w muzeach. Zbiory muzealne są zwykle bardzo, bardzo duże. I wewnątrz tych zbiorów tworzymy kolekcje, to znaczy segregujemy nasze przedmioty, nasze obiekty, aby były bezpieczne, aby łatwiej je było znaleźć, aby w muzeum panował porządek. Tworzymy te kolekcje, patrząc na przykład na to, w jakim czasie powstał dany obiekt, dany przedmiot, albo kto go wykonał, albo z jakiego materiału powstał, albo z jakiego miejsca pochodzi, albo ze względu na temat, którego dotyczy. I tak samo robimy też w Muzeum Fotografii. Tutaj mamy około 90 tysięcy obiektów i w ramach tego całego zbioru mamy podzbiory. Na przykład kolekcje sprzętu filmowego i fotograficznego. Kolekcje przedmiotów, które są związane z fotografią. Na przykład jakichś ozdobnych ramek na zdjęcia albo rekwizytów ze studium fotograficznego jakiegoś fotografa. No i mamy oczywiście zdjęcia. I w ramach zbioru fotografii możemy wyróżnić mniejsze kolekcje. Na przykład fotografie atelierowe, czyli takie, które powstawały w miejscu pracy fotografa. Fotografie amatorskie, czyli takie wykonywane przez nieprofesjonalnych fotografów. Fotografie reportażowe i dokumentalne oraz fotografie artystyczne. Pewnie domyślacie się, po co to robimy. No tak, żeby w muzeum był porządek, żeby nie narażać naszych zbiorów na niebezpieczeństwo zagubienia. No i oczywiście, żeby nam, muzealnikom, łatwiej się pracowało. Każdy obiekt, który trafia do muzeum, ma swój unikatowy numer. Dostaje go właśnie w momencie, kiedy wchodzi do kolekcji. Po tym numerze możemy wszystkie przedmioty znaleźć w specjalnym systemie, w którym znajdują się też ich fotografie i wszystkie informacje, które mamy na ich temat. Oczywiście, im więcej informacji, tym lepiej. Kiedyś, kiedy nie używaliśmy jeszcze tak powszechnie komputerów, wszystkie informacje o naszych zbiorach znajdowały się w księgach inwentarzowych, które były bardzo grube i bardzo ciężkie. A każdy obiekt posiadał swoją kartę inwentarzową, czyli można porównać ją czy je do takich legitymacji czy do dowodów osobistych przedmiotów z kolekcji. Aby obiekty muzealne starzały się dłużej, są przechowywane w magazynach muzealnych. To tutaj panują odpowiednie warunki do przechowywania naszych zbiorów. Pamiętajcie, że kolekcje można właściwie stworzyć ze wszystkiego. Z wszystkich tych przedmiotów, tych rzeczy, które Wam wydają się interesujące i są dla Was ważne. No i pamiętajcie, że porządek w kolekcjach jest bardzo istotny. Życzę Wam, żeby w Waszych kolekcjach nic się nigdy nie gubiło i by one rosły, i by w nich było bardzo dużo interesujących przedmiotów.